Właśnie trwa tankowanie elektrycznego autobusu. Tak, żart na bok. Chodzi oczywiście o piec do ogrzewania postojowego. Czyli mamy tutaj autobus Kinglong. Kinglong jest to firma wchodząca w skład grupy Golden Dragon, czyli trzeciego największego producenta autobusów na świecie. Pierwszy, wiadomo, Yutong, drugi Daimler, trzeci to jest właśnie Golden Dragon i jest to firma, która jest drugim największym producentem w Chinach. Autobus 9-metrowy. Jest to autobus właściwie, który ma konkurować między innymi z takimi pojazdami jak Isuzu Novo City Volt, czyli autobus, którym już jechałem, też jest prezentacja nagrana na kanale. Coś więcej o tym autobusie będę mógł opowiedzieć, jak nim przejadę. Lada chwila właściwie odbędzie się oficjalna prezentacja. Tutaj autobus jeszcze sprowadzony z Litwy. Przez parę dni będzie jeździł właśnie w Kraśniku na linii, także będzie go można zobaczyć. A docelowo przyjedzie już typowy, tutaj jest przedstawicielstwo w Polsce uruchomione i będzie autobus na polskich tablicach. Tak, jeśli chodzi o środek, już troszeczkę oglądałem, zresztą wam pokażę. Dość przyzwoicie wykonany. Sprawia dobre wrażenie, wiadomo, układ drzwi 1-2-0, jest to LE, czyli long entry, low entry, czyli nisko wyjściowy. Jak tam w tle słyszycie kolegę nietypowego miłośnika. Tak jak mówiłem, zostałem zaproszony na oficjalną prezentację. Mam zaszczyt prowadzenia pojazdu. Cockpit Acti. Także znany między innymi z Solarisa Urbino czwartej generacji. Zresztą w trzeciej też w sumie występował. Sporo gniazd do ładowania. Selektor skrzyni biegów, czyli tak zwany wybierak. Generalnie wydaje się, że wszystko jest takie pod ręką, intuicyjne. Kamera 360, kamera na lewą stronę, tutaj za drzwiami. Nie wiem, czy będzie widać zaraz. O, może przymknę drzwi. Jest, widzicie, kamera po prawej stronie, także ja wam tu przybliżę. O, macie kamerkę po lewej, po prawej. Po lewej, no i kamera, która w tym momencie się jeszcze nie wyświetla, także dość taki przejrzysty ten kokpit. Wszystko mniej więcej wydaje się proste w obsłudze. Zaraz tutaj dopytam, co i jak to będę w stanie powiedzieć, ale no co, wszystko jak to w normalnych pojazdach. Mamy dźwignię kierunkowskazów, sygnał dźwiękowy, dźwignia wycieraczek, czyli standard, światło awaryjne. To jest, przypuszczam, regulacja kierownicy. No właśnie, tak jak mówiłem. Światła pozycyjne, mijanie. I tu mamy też automaty oczywiście przyciągielne, przednie i tylne. Przyklęk. Nie, po poziomowaniu. A nie, przepraszam, poziomowanie, tu mamy przyklęk. Cóż to jest wyrównanie to? Wyrównanie 2 stopnie kasu. A, o proszę, to jazda też coś ciekawego. I jazda wyższa. No tu kolega podpowiedział. Stawicie. Pierwsze drzwi, drugie drzwi, on nie ma przyzwolenia. Jest DEF, czerwony. A, tutaj mamy przyzwolenie. Tylko od zewnątrz tylko działa. No i wciśnij. No to dobra, no to jest, no to... O, i teraz można otwierać fotokomórki, brak i zamykać trzeba przyciskać. Rozumiem, że tu mamy podgrzewanie lusterek, nie? Tak? Tak, podgrzewanie lusterek. Tu masz awaryjny, to jest ten, wentylatory baterii trakcyjnych. Aha, w razie awarii. Awarii. Tam masz odłączenie. Podłączenie awaryjne, mediów, regulację lusterek. Regulacja lusterek. A tu lusterek. Mamy chyba piec, nie? Tak, piec. Nie pokazuje pełnego. Piec i wyłącznik ASR-u, a może się po chwili podniesie. Może, no, może jak się pobuja trochę. A co mamy tutaj? Wyłącz, włącz, tak? Tak, tak, tak. No i wyłącznik prądu pewnie. Tak. No, a czyli tak jak mówiłem, dość intuicyjne wszystko. O, i pozycja, tak, jak wiecie. Prosty w obsłudze. Dobra, spróbujemy sobie wysiąść. Jeszcze wyjdziemy na zewnątrz, wam go pokażę dokładnie. Hej, tu jest 1003. Także tak wygląda z zewnątrz. O stylistyce może się nie będę wypowiadał. Wiadomo, że jednemu się podobają blondynki, drugiemu brunetki. Przód mi się podoba w sumie. To jest to samo co Golden Dragon chiński. Tak. Dużo jeździ w Rosji między innymi, ale Golden Dragon... Słyszycie tu kolegę nietypowego, właśnie też nawija. Z makorem na uszy. Tył. No kwestia tutaj charakterystyczna właściwie dla autobusów chińskiej produkcji. Lampy tylne. Jednym się mogło podobać, drugim nie. Także tak to wygląda. Ja wam dziękuję za uwagę. Więcej filmów, myślę, że dokładniejszą
prezentację. Zobaczycie sobie u tego oto gościa, czyli nietypowego miłośnika transportu. Michał, przywitaj się ładnie, robię ci reklamę. Dzień dobry, proszę się przywitać. No tak, oki miłośnika, zapraszam na mój kanał. Nietypowy miłośnik transportu. Już cię zareklamowałem. Jak ktoś to wie. Tak, mamy gaz do ładowania, ale mamy tak, główny mamy wyłącznik prądu. Osie firmy ZF, mamy centralnie umieszczone, więc to nie jest akurat problem. To posłuchajcie, co mówi. Również ZF oraz mamy felgi firmy Alcoa, czyli to jest zupełnie europejski standard. Oczywiście opony mają mniejszy rozmiar jak to w autobusach 9-metrowych. Czyli 19,5, nie? 19,5, no, cała, dokładnie. Standard. Mamy z zewnątrz, tutaj jest taki rzecz. Tak, jeszcze wracając właśnie. Najważniejszy z plusów, zanim zakończę prezentację, dość dużo kamer, czyli wygoda dla kierowcy. No. Ja Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne nagrania. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Oki miłośnika.